Mamy okazję porozmawiać z sędzią głównym zawodów, już nie wiem których z kolei, Ireną Price, cześć. Cześć. Jakby chciałbym się skupić na nowinkach w przepisach, tej jakby nowelizacji kolejnej, może coś powiesz o nich? Wiesz co, z tych drobnych zmian, czy też jakby bardziej powiedziałabym, że często to są interpretacje, tak? Czyli jest przepis, do tej pory był interpretowany w ten sposób, albo nie było jego oficjalnej interpretacji. W tej chwili te rzeczy się pojawiły, ułatwiając życie sędziów, jakby ujednolicając to. Wiesz co, no, rozwodzi się za konkretne przepisy byłoby dosyć ciężko, natomiast polecam wszystkim na kanale YouTube IBJJF. Jest w playlistach, znajdziecie sobie taką... Tutorial, jest taka specjalna zakładka, gdzie są tylko te tutoriale, w których różne rzeczy są omówione z bardzo dobrze jakby nagranym wideo pokazujące te dane sytuacje i na pewno to bardzo wielu osobom pomoże. Mi się wydaje, że chyba najlepiej będzie omówić kwestię przewag za pogardę i tłamszenie, bo tak na polski rozum większość ludzi interpretuje to tak, że wystarczy się skleić do kogoś i wtedy się dostanie przewagę. A może rozwiejmy te błędne interpretacje? Więc na ostatnim kursie sędziowskim było to wyjaśnione w ten sposób, że taka interpretacja, kiedy z gardy przychodzę, powiedzmy, do półgardy i dominuję przeciwnika, nie zawsze będzie nagradzana przewagą, ze względu na to, że może to grozić podwójnym nagrodzeniem za tą samą pozycję. Czyli jeśli ja przechodzę tą gardę, półgardę i przychodzę, po prostu jakby całkowicie ją przechodzę i w międzyczasie dostaję przewagę, a potem dostaję 3 punkty za przejście gardy, to jest dwukrotnie nagradzanie tej samej, powiedzmy, akcji. Więc zostało nam to wytłumaczone w ten sposób, że jeśli akcja się kończy, czyli okej, ja go tam rozpłaszczam, ale on wróci do gardy, tak? Czyli nie powiodło mi się przejście gardy, to jest przewaga. Natomiast albo jeśli całkowicie przejdę, no to wtedy dostaję 3 punkty. Więc chodzi o to, żeby dwukrotnie nie nagradzać. Ja już od dłuższego czasu mówiłam, że nie nagradzamy tak naprawdę za rozpłaszczenie. To nie o to chodzi, że przeciwnik musi leżeć płaskę na plecach. Zdobycie jakby terenu. Tylko tak, jakby zmuszenie go do tego, żeby on się zaczął bronić. Bo no, półgarda jest gardą, czyli z niej atakujemy, to jest jakby aktywny element. No tak. Natomiast jeśli zmusimy przeciwnika do tego, żeby on musiał się bronić, żeby poddał się, powiedzmy, no to za to była ta dawana przewaga. A tutaj poszli jeszcze troszeczkę dalej, czyli uznali to jako jakby fazę przejścia gardy, no i zaznaczyli to, żeby nie nagradzać podwójnie za to. Czyli powiedzmy, jak jest akcja, w której prawie obszedłem biodra, ale on się wybronił, ja skleiłem się do niego, walczymy i w końcu tracę pozycję i wchodzi Nishield. Wtedy jestem nagradzany przewagą. Tak, to było nam, że tak powiem, przedstawiane. W ten sposób. A generalnie powiedz mi, jak oceniasz poziom sędziowania w Polsce? Bo to jest też bardzo kluczowa sprawa. Wiesz co, mam wrażenie, że ten poziom cały czas rośnie, dlatego że czy też dzięki temu, że jest coraz więcej zawodów, to jednak ci ludzie mają coraz więcej okazji do posędziowania, do spróbowania się i tak dalej. Praktyki i doświadczenia. Tak jest, bo to niestety tego się nie przeskoczy, tak? Oczywiście możesz oglądać walki i to jest na pewno pomocą. Oglądasz walki, patrzysz, jaki jest wynik, sprawdzasz, czy ty też byś tak samo zasędziował i tak dalej. Natomiast żywe stanie na macie, zmierzenie się z tym zmęczeniem, zmierzenie się z krzykami i presją, z temperaturą. Tak jest i tak dalej. To jest zupełnie inny klimat, tak? I możesz być świetnym sędzią nawet na macie, na treningu, jak tam trener cię ustawia, dobra, no to tam posędziuj tutaj sparingi. To jest zupełnie inna bajka niż na macie. Zdecydowanie. A jakby odchodząc do kwestii sędziowskich, kiedy zobaczymy cię na zawodniczych matach? Przyznaję się, moja wina, troszeczkę się ostatnimi czasy rozleniwiłam. Więcej poświęciłam się moim zawodnikom, dzieciakom, które fajnie się rozwijają. I troszeczkę sama mniej trenuję, więc też nie uważam, żeby to był dobry pomysł, tak wiesz. 4 sparingi w tygodniu, a potem jedziemy na zawody, no bo to byłoby trochę nierozsądne. Pora optymizmu. Troszeczkę tak, ale mąż, że tak powiem, świdruje mi dziurę w brzuchu. Mówi, wiem, że to lubisz robić, dawaj, zbieraj się, więc wydaje mi się, że niedługo ulegnę. A jeśli miałabyś wystartować, to gdzie? Wiesz co... Kimonie oczywiście. Wiesz, nie, niekoniecznie, ja też lubię bardzo nogi, to jakby u mnie to nie tak wygląda. Czaję się, wiesz co, na IBJJF, bo na IBJJF jeszcze nie startowałam jako czarny pas. Ostatnio raz startowałam jako brązowy.
jest trochę komplikacji związanych u mnie z papierami, tak? Ze względu na to, że jakby kto mi nadał pas, czy jest licencja, czy jej nie ma i tak dalej. Więc to jest troszeczkę zabawy, natomiast to jest dobra opcja ze względu na to, że wtedy jadę i mam pewność, że mam walki, tak? A wiesz, no jechać i pojechać odebrać złoty medal, to generalnie, no po co się przygotowywać? No tak, nie ma tego. Dla niektórych to i tak jest sukces. Mnie to nie bawi. Mówię, no w tej chwili po prostu, wiesz, mam grupę dzieciaków, które tak naprawdę stosunkowo niedługo działają na... Copacabana Warszawa, tak? Tak, Copacabana Warszawa, dzieciaki tak naprawdę tak na takim poziomie zawodniczo-technicznym dopiero od niedawna działają, bo ta grupa zaczęła działać dopiero jak ja się przeprowadziłam. I na początku to było tylko i zabawy i tak dalej, a w tej chwili robimy techniki, startują na zawodach, na każde zawody wyjeżdżamy ponad dziesiątką dzieciaków, więc wiesz, w tej chwili to jest jakby no, totalny... Progres, ciężka praca procentuje. Ich przede wszystkim, ich ciężka praca. Super. To w sumie będzie wszystko i chwilka dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Mantos, Manson i Kopę Warszawę, mojego męża. I dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.